Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Panie i panowie, puchar quizu pod napięciem. Wielkie, wielkie emocje będą towarzyszyły każdemu literalnie spotkaniu. Dzisiaj znów stają naprzeciw siebie na udeptanej ziemi, bądź tam ułożonej podłodze, dwie znakomite drużyny, którym troszeczkę nie poszło na inaugurację, ale tym większa jest motywacja, by teraz dosolić gościom, by ich tutaj stłamsić i sięgnąć po pierwsze punkty. Może przedstawię tych naszych absolutnych, że tak powiem, beniaminków, jeśli chodzi w ogóle o udział, bo macie za sobą oczywiście debiut, natomiast tak się zastanawiam, jak was nazywać, czy RB Lipsk, czy Granada, czy coś takiego, bo jesteście jednak nowicjuszami, walczyliście bardzo dzielnie, przegraliście minimalnie, przypominam, ze Smokiem i z Matim Borkiem. Jak się czujecie po tym pierwszym programie? Czy emocje opadły? Co was, że tak powiem, dotknęło w tamtym programie? Co poprawiliście, jeśli chodzi o kwestię mentalną, organizacyjną, etc.? No, ja myślę, że czujemy przede wszystkim trochę niedosyt, bo było blisko, udało się zdobyć punkty, a jednak wróciliśmy do domu z niczym. Ale występ nie był zły, myślę, że jest potencjał na przyszłość, także liczymy, że uda się punktować następnie. Przypominam, Damian Kust i Dawid Szymański reprezentują naszych widzów. Jesteście reprezentacją wielotysięcznej rzeszy, która ogląda quiz pod napięciem. A z drugiej strony ludzie, którzy mają oczywiście też już swoje nazwiska, swoją charyzmę. Adam Sławiński. Dobry wieczór. I Kuba Wawrzyniak, o którego... Dobry wieczór. Zdrowie, drżeliśmy w ostatnich dniach, okazało się, że jednak wykaraskałeś się kolejny raz. I najważniejsze to nie był koronawirus. A dlaczego? Po raz drugi mnie nie złapał. No są różne choroby, można, koronawirus jest gdzieś tam oczywiście trudny i groźny. Natomiast... A co, chciałbyś poznać pierwszego znajomego, który ma dwukrotnie chorował? No tak się ze blisko ciebie właśnie zastanawiam, czy w końcu dopadnie to coś. Słuchajcie, no a czy odpukać, oczywiście chciałbym, by to wszystko wyglądało tak, żebyśmy już więcej wszyscy nie zapadali na tego typu rzeczy. Przypominam Państwu 60 sekund i te 15 sekund, które niczym puls rzeczywiście zaczyna bardzo mocno otwierać. Przypomnijmy sobie to, jak to brzmi. Połączenie stawki większej niż życie 07 zgłoś się i właśnie quizem pod napięciem. O, buduje napięcie. I proszę Państwa, jeszcze oczywiście koniecznie w związku z tym, że razimy prądem i tutaj nie ma żadnej chucpy, pan Marek wstępuje do nas, człowiek, który czuwa nad bezpieczeństwem, nad tym, by nikomu tutaj nic się nie stało. Nawet gdyby kogoś coś pąsnęło, momentalnie pan Marek się rzuci w przepięknej robinzonadzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Przypominam również, że jeśli chodzi o tę rywalizację, toczymy ją właśnie w grupie B. Te drużyny grają w grupie B. I teraz, proszę Państwa, oficjalne powitanie naszych teamów. Panie i panowie, z jednej strony drużyna Damian Kust, Dawid Szymański. Brawo. Z drugiej strony Adam Sławiński i Kuba Wawrzyniak. Ole. I proszę Państwa, zaczynamy. Poszły dłonie po betonie, czy coś tam po śledzionie i tak dalej. A więc od początku tej chłopcy przed programem słyszałem tak kątem ucha, jak się naradzaliście, że nie możecie tym razem zacząć od falstartu, od tego, by rywale wam uciekli na kilka punktów, bo to skutkuje potem tym, że są problemy. Zobaczymy. Proszę o czujność. Wiemy, że niektóre pytania są takie, że decyduje ten moment przyciśnięcia tego zielonego punktu na przycisku i tak to się właśnie potem rozgrywa. I uwaga, zaczynamy na inaugurację, na dobry początek. Pytanie od Jacka z Lesznowoli. Jacek zapytuje ten wspaniały kwartet o kwestię następującą. W piątce zawodników z największą liczbą meczów za kadencji Jerzego Brzęczka znajduje się tylko jeden obrońca i czterech pomocników. Wymień czterech z tych pięciu piłkarzy. Obrońca na 100% Janek, to 1000. Jan Bednarek, tak? Tak. I pomocników, no to muszą być środkowi. Pięciu zawodników z największą liczbą meczów za kadencji Jerzego Brzęczka. Przypominamy, czterech z tych pięciu trzeba... No tak, Moder, Góral w pierwszych meczach nie grał. Czyli musisz mieć Krychę, Ziela i Klicha. Krych? No bo kto? Kuba na początku grał. Kto ze skrzydłowych jeszcze? Grosik,
No to no wiesz, grosik mógł być dużo, ale... Klichu, Krycha, Zielu, Krycha i Janek Bednarek, tak? Tak. Zobaczymy. A na więcej od Kamila Glika? Więcej na bank. Panowie, 20 sekund jest pełna, uwaga. Dobra. Raz miał pauzę za kartkę na 100%. Tak? Janka, to jestem pewien. Puls, dobra. Bije, no. Mówimy tak. Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak, Piotr Sieliński Mateusz Klich. Komputer, myślę, że to wszystko przyjął do wiadomości. Prosimy teraz o jego weryfikację. Piękna, soczysta zieleń zapaliła się na waszych wskaźnikach i wygląda... Adam wyważony, zobacz, jaki spokojny. Ostatnio szalał. Tak, no, ciskał, teraz wiesz, poczekałem do końca pytania. Nie dał ci przeczytać pytania, już było wciśnięte. Okazało się, że nie wolno się dać ponieść za bardzo emocjom. Ale słuchajcie, jaka to wyrównana jest statystyka. Bednarek 21, Krychowiak 21, Sieliński 20, Klich 20, Grosik 20. Grosik. Ale wiedzielibyście generalnie? No, może byśmy trafili. Mniej więcej, no, mniej więcej podobnie byśmy kombinowali. No. Okej, dobra. Pierwsze pytanie, punkt pierwszy został zdobyty, teraz kolejny, szansa. Dwa bratanki przygotowały takie oto pytanie. 23 lutego 2000 roku reprezentacja Polski grała mecz z mistrzami świata, ówczesnymi Francją. Po świetnym występie Jerzego Dudka przegraliśmy 1-0. Na jakim stadionie odbyło się to spotkanie? 2000 rok. Podłużyłeś? 23 lutego. Ale nie musimy odpowiadać. Ty nie pamiętasz? A więc niemal dokładnie 21 lat temu. Mam, ale nie chcę. Wiesz, logika wskazała, że moim zdaniem nie w Polsce. Nie. Nie. Ale nie, nie, dobra. Bez sensu. Kurde. Raczej nie wiem. No bo gdzie? Nie pamiętasz tego. No jeszcze chwila. Nie. Oddamy. Tak, tak. Przypominam panom, że jeżeli drużyny się nie zgłoszą, w takim przypadku punkt regulaminu stanowi o tym, że nie ma losowania, tylko wybieram tę drużynę, która z automatu, która prowadzi, a w tym przypadku wy akurat prowadzicie, a więc tak to wygląda. Oczywiście przypominam, że też opłaca się. Nie. Zgłaszacie się czy nie? Nie. Dobra, to muszę was, w takim razie już macie to za sobą, następny moim wybór zdaniem będzie... Moim na bankiem w Polsce. Ten musi przechodził na rywali. Marsylia, coś takiego. Reklamy to będzie. No tak. No bo nie, no bo to w Polsce wydaje. To jakby w Polsce był taki mecz, to na bank byśmy wiedzieli. To towarzyski, tak? Zobaczymy. Towarzyski. No towarzyski, tak. No to nie wiem, czy może promowali, wiesz, Parc des Princes, może nie, bo promowali sobie... Inne? Tak, jak u nas czasem nami mecze towarzyskie, jeździmy, nami gramy, promowali? Polska gra we Wrocławiu, w Poznaniu, to może oni już wtedy to wymyślili. Ale na mecz otwarcia Marsylia? Reprezentacja Polski to nie jest, wiesz... Wiesz, mistrzowie świata, to trzeba ściągać ludzi. Kurczę. Moim zdaniem coś francuskiego. Sekund. Jeszcze macie tak? Kilka sekund. Albo Marsylia, albo Parc des Princes, co chcesz? No, Marsylii ja bym no to obstawił, dawaj. Tak? To dawaj. Czy to oczywiste może być? Czy no to mów, 5 sekund masz. Panowie, jak Parc des Princes. Parc des Princes. Komputer, proszę bardzo, weryfikujemy, czy chodzi o Park Książąt. Bolało, bo jednak tam w tych zakamarkach pamięci jednak co innego się powinno było uchować. Chodziło oczywiście o Stade de France w paryskim Saint-Denis. Ale blisko. A więc nie Park Książąt, gdzie Paris Saint-Germain rozgrywało. I w ten sposób drużyna z Gdańska zdobywa swój pierwszy punkt w tym dzisiejszym meczu. I uwaga, pytanie trzecie z tej kategorii. Ekstraklasa i reprezentacja Polski. Pytanie od Michała z Brudna. Pan Michał zapytuje o to, uwaga, czujność, w jakim polskim klubie występował Ismael Blanco? Legia Warszawa. Klikamy. Z tobą grał? Tak. Grał? Tak. Chyba coś sobie przypominasz, jakąś anegdotę z nim związaną? Wchodzi mi nic nie mówi, ale jeszcze mam... Nie odzywał się. Nie odzywał się w ogóle? Nie odzywał się. Coś mu zrobiłeś? Przychodzi. Nie, zaczął sobie. A on długo nie grał, nie? Z rok? Nawet, chyba tak, no. Ale praktycznie... Niedostępny w szatni. Dobrze, Ismael Blanco, na razie sprawdzimy. Weryfikacja z komputerem. Proszę bardzo, czy o tego dżentelmena chodziło?
Tak, jest zieleń. Argentyńczyk, no który nie strzelił choćby jednej bramki. Mówiliście a propos, że macie, zmieniacie taktykę, że będziecie starali się od początku atakować. Ekstraklasa. Nie do końca to wychodzi. Tak, pamiętam, że też usłyszałem tak gdzieś tam gdzieś w kuluarach. Ale co panowie macie od ekstraklasy? Pierwsza kategoria jest wspaniała liga, ale po prostu no, jest, jest to nasza najsłabsza kategoria. Jest to nasza najsłabsza dokładnie kategoria. To tylko o to chodzi. Nie. Kurde, oglądacie te angielskie YouTube'a, się naoglądacie i później tak jest. Nie szanujecie naszej ekstraklasy. Marzek, bo ty na YouTube mało nie wiemy. Teraz. Jeszcze nie zgłębiliśmy tego wspaniałego tematu. I pytanie numer 4 z tej kategorii. Kacper Zrojewa, nasz sprawdzony interlokutor. Pytanie brzmi: po wprowadzeniu obowiązku młodzieżowca na boisku w Ekstraklasie pojawia się coraz więcej młodych piłkarzy. Kto jest najmłodszym piłkarzem, który w tym sezonie wybiegł na boisko w najwyższej klasie? Wiem kto, ale ja nie mam pamięci do imion. To jest Lechi Urbański. Tylko jak on ma na imię? Kacper? Na pewno? Urbański? Na 100%. Bo on, chyba Kacper. On jakoś... Kacper? Tak. Tak mi się wydaje. Bo on ma... on nie miał 16 lat, jak zadebiutował. Szybko i to było na początku tego sezonu. No. A tam dalej to, nie wiem, jakiś Kozłowski i tak dalej. Pytanie, jak się nazywa, 17. Tak? Jak się nazywa? Ja mam napisane, ja wam czytam to, co jest napisane. Kto jest najmłodszym piłkarzem, który w tym sezonie wybiegł na boisku? Odpowiem, piłkarz Lechii Gdańsk. Pewnie wskazane byłoby, żeby jednak imię się nie, pojawiło, nie, dobra. Są piłkarze o tych samych nazwiskach często i tak dalej. Chociaż Kacper? Imionami jest tak podobnie. No tak mi się wydaje, tak. Dobra, Kacper Urbański. Kacper Urbański, proszę bardzo. Definitywnie. Komputer. Czy komputer się z tym zgadza? Tak jest. Brawo. Komputer się z tym wspaniale zgodził. Dzięki temu macie ważny punkt. Był stres związany z tym imieniem. Kacper Urbański z Lechii Gdańsk. Oczywiście na pewno go kojarzycie bardzo dobrze. Panowie, z Trójmiasta jesteście. W związku z tą ja tak średnio, ale... W meczu z Rakowem miał 15 lat, 11 miesięcy, 22 dni ów młodzieniec. I pytanie kończące dla was, to pewnie oddech głęboki, tak, że wreszcie z tej kategorii się będziecie wybić, ale byście nie ponieśli za dużych strat. Uwaga, jest na razie 3-1 i teraz też istotne pytanie. Pytanie od kolegi Romana Kołtonia. Wiecie, Roman Kołton jest chodzącą encyklopedią, więc kolega też na pewno z poziomu nie zejdzie. I uwaga, w którym roku po raz pierwszy na murawie w meczu reprezentacji Polski znaleźli się jednocześnie, w którym roku, Michał i Marcin Żewłakowowie? Twoi kumple. W którym roku... Pytanie, pamiętajcie, w którym roku? Nie chodzi o mecz, nie chodzi konkretnie o... Dobra. To był mecz towarzyski. My coś tak, to tak, tak. W którym roku po raz pierwszy na murawie w meczu reprezentacji Polski jednocześnie znaleźli się Michał i Marcin Żewłakow. Tutaj też domyślam się, że tam nie chodzi o wyjściowy skład, czy jakiś tam inny. Chodziło o to, żeby grali razem w tym samym meczu. Ja bym dał tak. Pytanie, czy raz nie, nie, to, mecz. Nie ryzykujemy? No, to może się za... Idealnie musi się strzelić, nie ma żadnego... A nie ram, można się pomylić? Nie, ochotnika? Nie klikajmy. Chodzi o rok, panowie, tylko tak, nie klikajmy. Okay. I co? Tak, nie widzę chętnych? No, moja zapraszam. Dłoń skradła się momentalnie w waszym kierunku. Tak, no bo wiemy, że na mundialu obaj grali, ale to musi być wcześniej, bo w eliminacjach chyba obaj też bramkę strzelili. Czyli musi być jakieś 2000, 2001, no. Może 0-0, ale... No. Ile może, jeśli 2002 mundial, to 2001... Ale wcześniej towarzyskie też były, nie? Jeszcze meczów parę eliminacji trzeba było zagrać. Mogli zagrać. No nie, no 2000 wcześniej to nie. Ja bym powiedział 2000 lub 2001. No ja też, dwie opcje, tylko co? Tylko czy to może być 2000? 0-1 grali na pewno. No chociaż na pewno, może się zaraz skarżę, że nie, ale nie, musieli grać 0-1. No panowie, zostało 28 sekund. Co, 2001 bardziej ci leży? Do namysłu, mi 0-1 bardziej. Ale co, wziąć pod uwagę, jakie roczniki? 0-0-0-1, no. Przed mundialem. A 9-9? Powiedzieli. Nie, nie, myślę, a nie, tak daleko bym się... Ci odbierali czegoś ze szpitala, tak? No, tak, obu. Tak daleko bym już nie jechał. To co, 2000 czy 2001? Uwaga, ja 0-1, ale wiesz, ostatni. No dobra, 2001. Dobra. No. Rok 2001, proszę bardzo, zobaczymy, jak komputer zapatruje się na tę odpowiedź. A komputer zapatrzył się tak, że poraził was skutecznie. Chodziło o rok 2000, mecz z Francją w lutym, obaj w pierwszym składzie. Był to debiut Marcina, ten mecz z Francją. No teraz się nie możemy dać dogonić. Tak. No, nas nie dogonia, tak? 4-1. Zobaczymy, różne historie w tym programie bywały. Ja nikomu źle nie życzę, oczywiście wszystkim życzę dobrze, aczkolwiek... Tak, tutaj ale ostatnio też tak mieliście chyba, nie? Losy. Tak, Herton. No, ale nie, w sensie, że przegrywaliście z Matim. 0-3, a potem 2-3 się zrobiło. No, to też trzeba. Ale 2-3 się zrobiło, nie 1-4. Tak, jesteśmy wprawieni. 2-5. Było nawet, także mamy teraz pytanie jeszcze oczywiście do państwa. Prosimy o włączenie się do tej naszej burzy mózgów.
za jakiego selekcjonera Adam Nawałka był w sztabie reprezentacji Polski, zanim sam zaczął prowadzić ją jako pierwszy trener? Za jakiego trenera selekcjonera Adam Nawałka był w sztabie reprezentacji, nim sam zaczął później prowadzić drużynę narodową? Nie pamiętam, niedużo. No. Może być. Tu wiedzielibyście, tak? Wszyscy doskonale, że chodziło o Leo Łaj. I pytanie z drugiej kategorii. Przechodzimy zatem do kolejnej części naszego spotkania. Wciąż jeszcze tej pierwszej połowie tkwimy mocno. I uwaga, Sadus przygotował dla nas to pytanie. Człowiek, którego boją się niektórzy. Niektórzy drżą przed nim. Nie już znowu mi stawka wypadnie. No coś tam jest taka aura dziwna jakaś, kiedy się czyta Sadusa. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Uwaga, pytanie. Czujność, koncentracja i zaczynamy. W XXI wieku czterech włoskich trenerów wygrywało Mistrzostwo Anglii. No kurde, dwóch z nich dokonało tego z Chelsea Londyn. Wymień dwa pozostałe kluby. Dobra, lecimy. Czterech Włochów. Ja chyba wiem. Kluby, które wygrały Mistrzostwo. Zegar ruszył, przypominam, czterech włoskich trenerów, którzy wygrywali Mistrzostwo Anglii. Dwóch z Chelsea. Nam chodzi o dwóch poza Chelsea, tak? Tak. Na pewno. Sterling też wygrał. Nie wygrał. No. City. A dobra, dobra, mam Marcin. Tak, Marcin. Dobra. City. Tak, dobra. Nie. Na pewno. Na pewno. Dobra, luzik, komputer już was słucha. Proszę. Claudio Ranieri i... Ale nie, czekaj. Tak? A pytanie możemy powtórzyć? Okej. Okay. Muszę odpowiedź poszła. Czterech włoskich trenerów wygrywało Mistrzostwo Anglii. A klub z nich dokonało tego z Chelsea. Wymień dwa pozostałe kluby. Kluby. No właśnie. Okay. Manchester City, Leicester City. Dobrze. I proszę bardzo, komputer już to zarejestrował. Teraz się odniesie, uwaga. Dobrze, czujne. Kurde, to no. Nie, no, byłem pewien, że byłem pewien, że było dobrze. Dobrze. Chociaż troszeczkę ci nie skoczyło wam tam. Tak, no bo chciałem wiedzieć. Jakby słyszałem tego Ranieriego, jak mówisz. No bo... Claudio Ranieri, Leicester City, a zatem Ancelotti, Conte, Chelsea, Londyn. Drugie pytanie z tej kategorii przygotował z kolei dla nas Mordidista. Uwaga, i pytanie brzmi... Cristiano Ronaldo w bieżącym sezonie, czyli 2020-2021, przekroczył już barierę 25 strzelonych goli, a miał sezony, w których potrafił zdobyć i 60 bramek. Od ilu sezonów z rzędu... 12. Ilu? 12. Od 12, tak? Wow. Okej. Okay. Jak patrzył ostatnio z Beckhamem wyskoczył. Nie podejrzewamy, że nie. Pytanie jest zawoalowane. Nie podejrzewamy. I tak dalej. Ale gonią. Ile sezonu z rzędu na siebie? Mm-hmm. Czyli musiał mieć jakiś już... 12. No dobra, a 2, końcówka 1, pytania 8, jeszcze... To było dużo. W sumie to jest istotne, nie istotne. Powiedzieliście już 12, ale dobra, tak... No. A jakie było pytanie do momentu, jak doczytałeś? Nie, czy po co podpowiadałeś? No, miał sezony, który potrafił 60 i od... I proszę bardzo, komputer, weryfikujemy to wszystko. Brawo! A jakie było pytanie? Od ilu sezonów z rzędu ma... 25, tak? A, 25. Doczytam wam pytanie, jak to brzmiało. Od ilu sezonów z rzędu Portugalczyk strzela minimum 25 bramek i jeszcze była taka szansa, 7, 2, 8, że można się 31. pomylić o dwa sezony. Aha, no. A ile było? Względem. 12. No, 12. 12. A, 14. A, 14 było. No właśnie, no, bo zobacz, po 27, na 8 był królem strzelców Premier League. Od tego, ciekawostka, od dwóch ostatnich w tym, w United to musiało być. To jest 14 już. Mieliście farta. No właśnie, nie wiecie, że macie taką... Nie wiecie, jak odpowiadać, a trafnie. Nie, bo 2728 był królem strzelców Premier League, nie? To co miały te tyle bramek. Tak. To od tamtego na pewno. Od sezonu 2007-08 do właśnie 2021 najwięcej goli w sezonie 2014. Wziąłem statystykę. 61 ale... bramek na... Nie zła statystyka, Edward, co? Wiecznie. Mam nadzieję, że Robert Lewandowski też... Nie zła statystyka. Dobra, jest punkt, jest punkt. Rundrze wyszło, no. I uwaga, pytanie następne. Tomasz z gminy... Kocnyżów Lubożyca. Pozdrawiamy gminę Kocnyżów Lubożyca. Nie wiem, czy na pewno wiem, gdzie to jest, a może inaczej. Przy Krakowie nie do końca, nie wiem, właśnie, tam Kocnyżów. Powiedzieć taka coś. Miejscowość. Więc nie będę się tutaj wygłupiał, że wiem na 100%. Uwaga, pytanie jest takie. Wy natomiast musicie wiedzieć na 100% na tę kwestię zadaną odpowiedź. Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. Arkadiusz Milik szybko zaczął strzelać gole dla Olympique Marsylia. Ile dni wynosiła przerwa między... Ja to sprawdzałem. Ale co? My to dawaliśmy do misji. Ile dni trwa przerwa między golem a golem? No bo nie będzie reprezentacji. Ale może być, ile trwa przerwa do ostatniej bramki może być? Tam było około 200. No, ostatniej bramki, tak.
takiego. Strzelonej przed Olimpikiem. Może. Tak mi się wydaje. Strasznie długo. No tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Pewnie. A jak, możesz jeszcze raz? Tak, to przeczytałem, mogę, oczywiście. Arkadiusz Milik szybko zaczął składać programy dla Olympic Marsylia. Ile dni wynosiła przerwa? O tej stacji, co tam widziałem. Kurde. Coś tam jeszcze mówiłeś. Zdążyłem tylko tak jęk. Dobra, gol to 199. Co? Dni? Dni. Na bank. Bo ja to sprawdzałem. Uwaga, ostatnie 10 sekund. 199. Tak, ale jak to jest mecz, to nie. Proszę bardzo, 199. Komputer taką odpowiedź usłyszał. Zobaczymy, co z nią zrobi. I? No i wrażenie ktoś, ale... Komputer właśnie zaatakował. Daj dokończyć znowu to samo. Chyba sądząc po reakcji Kuby, nie była to idealna odpowiedź, a chodziło o to, że ile dni wynosiła przerwa między ostatnim golem strzelonym dla Napoli, a pierwszym dla Marsylii. No. Można się było pomylić o 15 dni. A ile było? 199. Byście powiedzieli ile? 199. Na bank. Momencik. Komputer to... 100%. O kurczę. 100%. Nie, to gol to na bank. Tam było około ewentualnie 200, ale nie więcej, nie mniej. O 15 dni, tak? Aha. No to tak czy tak trafiliśmy. Jeżeli... Nie, to na 100%. Nie, to na bank. Dobra, mamy my tu to. Fajnie wszystko się zgadza. Trafione, komputer. Nie trafione. A dlaczego ja oberwałem? Komputer. Komputer, różowa. Komputer. Komputer, zrób sobie 10 pompek. Proszę setkę dla tego. Jaką setkę? Proszę, rekompensację za naruszone nawet. I nie ma remisu. Czyli nie ma remisu. Czyli nie ma. Jeszcze trzeba gonić. Robimy VAR, słuchajcie, ponieważ rzeczywiście komputer chyli głowę przed wami, dlatego powiedziałem o tym, że... A ile było? No, tyle dokładnie. 199. 199. Tak, ale komputer miał tam podaną chyba jedynkę za dużo i w związku z tym z należnym wam szacunkiem przypisujemy wam... Jak jedynkę za dużo? 1000? 1199. Po tymi zgłoskami ten punkt. Kurczę, no. To ostatnią bramkę przed Francją. Dobra, ale też nie mam co szaleć, bo znowu się wyrwałem. Dobrze, bardzo dobrze. Tak. Dobrze, to było sensowne. Pytanie od kibica z Paryża w tej kategorii Ligi Europejskiej Mistrzostwa Europy. Z jakiego klubu do Realu Madryt trafił niejaki Rafael Varane? Znowu nie klikamy. Francja? No. I poczekaj. Nie li, z Lons. Z Lons? Lyon? Nie. Z Lons. FC Lons. Tak, bo ja coś... Jest tak mi się wydaje. Nie. No to... Nie, bo tam Lille mi jeszcze chodzi po głowie, ale... Myślę o czymś takim, wiesz... A w Lille to grał ten Eden. No nie, gdzie? No dobra, no to... FC Lons. Lons, tak? Tak jest. Były klub Jacka Bąka. Oczywiście. Proszę bardzo, komputer, weryfikujemy ten fakt, czy tak zaistniał. Jak źle, to ja już oberwałem przed chwilą. Jest. No nieraz tak na pobudzenie, bo widać, że komputer ma takie swoje prawidła, że uznał, że może ci oczy trochę kleją i tak dalej. Macie zdobyty punkt i jest 6-3. To jest ciągle sytuacja jeszcze daleka od totalnego wyjaśnienia, aczkolwiek spoglądam tutaj w stronę kolegów. Chcieli nas przekręcić, ale się nie uda. Rzeczywiście troszkę mobilizować. I uwaga. Pytanie od Łukasza z Koszalina. No to gdzieś tam blisko linia wybrzeżowa, czy Koszalin, nie leży nad samym morzem, ale w każdym razie. Powiedzmy. I uwaga, pytanie jest takie. Po jakim meczu wypowiedział te słowa jeden z reprezentantów Polski? Sędzia całkowicie się pogubił w końcówce. Faulu, po którym był wolny, nie było. Potem powtórzył wolnego, bo wykonał go przed gwizdkiem, ale nie dał im kartki. No i ten cholerny karny. O kurde. Po jakim meczu wypowiedział te słowa jeden z reprezentantów Polski? Sędzia a zaraz, a jaka jest kategoria? No Ligi Europejskiej, Mistrzostwa Europy. No to proste. Mistrzostwa Europy, 2000. To Polska, Austria. 8, tak. O Jezu, no to jest. No tak, jest. No bo jak no, karny, dlatego, no to na bank. Bo karny. Lewy, no, Mariusz Lewandowski. No pewnie Mariusz, no nie bo wiem lewy kto. Falował, tak? Ale mamy pytanie o mecz. Polska, no to tak, to Polska-Austria. Tak. Polska-Austria. Tak, proszę bardzo, komputer, weryfikacja. No tego karnego mi chodziło. Tak, no bo jak kategoria, mówię, skąd się reprezentacja wzięła. Tak, oczywiście Polska-Austria na Euro 2008, Jacek. Co my robimy? Bąk. Jacek. I proszę dobra. Państwa, no. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o te kategorie. A faul? Mariusz Lewandowski. 7 tak. Mariusz. Tak. Lewandowski. Pytanie mam do Państwa, kto jest aktualnym mistrzem... Na Iwasiczu?
tak sympatycznego kraju jak Portugalia. Kto jest aktualnie mistrzem starszy Portugalii? To jest pytanie do tej kategorii Vlasic, państwa. Iwan Vlasic, coś takiego on strzelał. Iwan Vlasic był falowany. Z Iwansicie grałem w Panathinaikosie. Słuchajcie, tak? Szatni jest przerwa, zastanówcie się, którym skrzydłem lepiej powstrzymać, czy prawym, czy środkiem i tak dalej. Scementujcie trochę obronę i będzie dobrze, grajcie jeszcze z większym zaangażowaniem i ryzykiem, bo trzeba trochę... Musimy teraz już trochę poryzykować. Tempo naciskania klawiszy i tak dalej. Są dwie kategorie, z których czujecie się chyba coraz mocniejsi, jak pamiętam wasz pierwszy występ. Dla kurażu i tak dalej. Troszkę trzeba było ich podbudować. Zobaczymy, jak sobie radzą, bo wy jesteście już jednak ogranymi. Koncentracja do końca. Zawodnikami. Tak? Nie, nie. Ogranymi przez dwóch rywali. Jedziemy. Patrzę właśnie, że ta tabletka, którą zażywałeś na przeziębienie, trochę tam ci w kieszonce trzeba a na plecach kilka tabletek. Uwaga, jedziemy. Olek z Powiśla. Uwaga, przechodzimy do kategorii Liga Mistrzów i Liga Europy. I uwaga. Arjen Robben większość swoich goli w Lidze Mistrzów strzelał dla Bayernu Monachium. Jednak w tych rozgrywkach zdobywał bramki jeszcze dla trzech innych klubów. Wymień niestety wszystkie trzy. Tak, próbujemy. Dla których klubów Arjen Robben musimy poza Bayernem Monachium? Tak, jakbyśmy nie wygrywali, to bym przycisnął. Strzelał bramki w Lidze Mistrzów. Nie, a ja. To nie. PSV czy Feyenoord? Wydaje mi się, nie Feyenoord. Też nie, też bym PSV leciał. Dobra, to lecimy. Tak, nie ma co. Chelsea, Real Madrid i PSV. PSV Eindhoven. Proszę bardzo, komputer. Błyskawicznie, szybko się to udało. Znakomicie weszliście w drugą połowę, zaskoczyliście rywali swoją akcją rozegraną. To jest chyba ich kategoria. Tak. Wymiana piłki. Zobaczymy. Europy. No tu mieliśmy tylko czy PSV, czy Feyenoord. Znów przechodzimy do pytania zadanego przez naszego interlokutora z Koszalina. Tym razem jednak Marek przygotował pytanie z kategorii Liga Mistrzów i Liga Europy. I uwaga, w ostatnich 10 latach trzy finały Ligi Mistrzów kończyły się dogrywką. Wymień kluby biorące udział w tych meczach. Kliknąłem. Był ten Chelsea, bo to jest podchwytliwe, bo masz trzy, a przecież były dwa finały kończące się dogrywką z tym, Real Atletico. No. I w ostatnich ilu latach? W ostatnich 10 latach. Trzy, tak? Były. Mhm. Trzy takie finały. Kluby biorące udział w tych finałach. Bayern i Chelsea. Był taki w 2010, 2009, ja nie mam pamięci do dat. No dobra, to mamy... dalej niż 10 lat. No 4. No, 9. No bo mówię ci, na 3, a jeden finał to był dwa razy był Real Atletico. Przecież dogrywka? No, w obu. No dobra. Dobra, Real, Atletico, Bayern i Chelsea. Proszę bardzo, uderzamy w kierunku komputera, co na to? Dobrze, nie? Dobrze. Tak jest, jest tak zieleń w tej kategorii, jest jeden do jednego. Chodzi oczywiście tak właśnie... Tak, walnąłem w tym bo tutaj szybciej działa. Dokładnie, to dlatego. To dosłownie na ułamku. W rewanżu tam siedzi. Rejestrowane, tak, rejestrowane no na taśmie. My z wiatrem gramy. A ten drugi... Przy rewanżu obowiązkowo następuje zmiana miejsc, żeby nie było wątpliwości. Słuchajcie, ile, kochani... Poczekajcie, bo wy macie pamięć do tego, ile było finałów Real Atletico? Dwa czy trzy? Dwa. No dobrze. 14 i 16. Tak jest. Pytanie od Tadeusza z Ustrzyków. Pytanie jest takie, kto został królem strzelców Ligi Europy 2014-15? Było dwóch takich piłkarzy, wymień jednego. Sezon 2014-15 ex aequo dwóch zawodników z największą liczbą zdobytych bramek. Prosimy o wymienienie 50%. Klikamy? Dobra. Karol Zbaka. A, tak, czyli to był ten... Błyskawicznie chórem odpowiedzieliście. No, tak. Proszę bardzo. Tak myślimy. I komputer weryfikuje waszą wiedzę w tym temacie. Komputer zdaje się, ponieważ mówicie o dwóch naraz, ma bardzo czułe ucho i tak nie do końca zarejestrował. Prosimy zatem o powtórkę. Carlos Bacca. Znowu dwóch. Dawaj. Proszę bardzo. Myślę, Carlos Bacca. Jest szansa, że komputer już teraz zarejestrował. Tak. Nie. Dawaj. Nie? Nie. No i w związku z tym punkt wędruje na moją prawą stronę. Panowie Romelu, Lukaku i Alan po 8 goli zdobyli w tym sezonie. Ten rok. 14-15. Ja to w ogóle jak słyszę pytanie z datą, to odpuszczam.
Bo ja nie mam kompletnie pamięci do daty. A datę urodzenia, jak cię pytają, to jest tak, nie wiem. A PESEL sobie to zależy o której godzinie. Coś nie pamiętasz? Myślałem, że nowsze będą. No ja pytałem na jakimś raku czekam. Słuchajcie, zrobiła się sytuacja, muszę was ostrzec, dosyć trudna, natomiast jeszcze nie beznadziejna. 9 punktów mają wasi rywale, a więc znów matematycznie rzecz ujmując, możecie nawet jeszcze ten mecz wy wygrać. O tak. I uwaga, pytanie od pana Pepe z Rzeszowa. Najmłodszym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów w tym sezonie został Youssoufa Moukoko. W zestawieniu najstarszych piłkarzy w historii tych rozgrywek, czterech pierwszych to bramkarze. Wymień dwóch z tych czterech zawodników, którzy do późna występowali między słupkami, bądź występują między słupkami i tak dalej, i tak dalej. Czterech najstarszych Ligi Mistrzów to są bramkarze. Wymień dwóch. Prośba jest o wymienienie dwóch z tych czterech, którzy wsławili się, bądź się wsławiają i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, a kogo jeszcze powiem? Myślisz? A on bronił w Lidze Mistrzów? Buffon. Czyli Buffon van der Sar? Poczekaj, mamy minutę. Dobra, spokojnie, macie, tak. Może nie cała minuta, ale coś tak się wydaje. Że tylko jestem pewien tego. No to on na pewno, no. Buffon. Poczekaj, szukajmy jeszcze. Ale właśnie, gdybyście mieli odpowiadać, już pewnie wiecie. A, kurde. Nie, to mylę, że bardziej. Wydaje mi się, że my mamy jakieś typy, ale... Kogo typujecie? Wokół jakich osób się kręci? Buffon van der Sar, tak, ale jest jeszcze czegoś, szukamy innego. No, tak, może coś pewniejszego. Ale nie... Macie wymienić? Ale tak, się... no, tak, no, tak. Mamy odpowiedź, ale szukamy jeszcze, na... jeszcze tak, kombinujemy jeszcze coś. Nie wiem, tak, Zaleta może być, ale to też niekoniecznie. Jacy tam jeszcze byli tacy bardzo starzy. No, Dzidzi się wydaje pewniakiem. Nie wiem. Nie, może nie. Dobra, nie, nie o tyle. Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar. Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar. Proszę bardzo, komputer, weryfikacja. Na jaki kolor zapalą się wasze przyciski? Za chwilę zobaczymy. No. Nie chciałem z van der Sarem, może być na zielono. Van der Sara, nie? Chodziło a o taki... Kuba miał jeszcze Kana i kogo miałeś? Gigi Buffon Schmeichela? Oczywiście, Aleksandr Szowkowski, Mark Schwarzer i Marco Palotta. Chelsea grał 13-14 sezon. A to trudne. O Jezu. No trudne. Ale trudne, naprawdę. I ostatnie, kochani, dobrze, pytanie, proszę, ciągle jeszcze macie szansę znowu na remis. No tak. Ale kurde, tego Schmeichela to rzeczywiście. Tak. Radek z Opola. Lecimy, no. Dobra, Radek dobra. Z Opola, no nie, u Piściu takie oto pytanie. Który zespół wyeliminował Napoli z tegorocznych rozgrywek Ligi Europy? Który zespół wyeliminował Napoli z rozgrywek Ligi Europy w tym sezonie? No z kim oni grali? Z Granadą. Tak jest. Granada. No tak, taka odpowiedź? Tak. Proszę bardzo, komputer. Tak jest. Tak, chciałem was nazwać przed programem jako właśnie absolutnie... A to ja myślałem, że tak bo dalej. Mi wypadło z głowy na początku. A z kim Granada będzie grała teraz, pamiętacie? Nie wiem. My Ligę Mistrzów ogarniamy, nie Ligę. To się zgadzamy. Miejsce zajęli po sezonie hiszpańskiej ligi. W tej chwili jeszcze ciągle są na placu boju w Lidze Europy. Słuchajcie, dobra, jest w tej chwili taka oto sytuacja, że mamy 11-4. Uciekli wam rywale nieprawdopodobnie. No ale oczywiście ważne, potem będą te małe punkty, będzie rewanż, pamiętamy i tak dalej. Uwaga do państwa, natomiast pytanie przygotowane przez Aniołka. Gdzie odbył się finał Champions League w 2010 roku, a więc 11 lat temu? Gdzie odbył się podówczas finał? Jak my 11-4 wygrywamy, to niektórym ładnie kupony położyliśmy, bo tam były przecież typy na to, że wszystkie mecze przegramy. I to dobry kurs był. 8-10? No i co? Nie ma, że boli, nie? No, niestety. Mieliście tak blisko w poprzednim meczu, a dzisiaj się po prostu nie układa. Się. Tak jakbyście tego oczekiwali. Do państwa odpowiedź Santiago Bernabeu, Bayern Monachium. Inter. Chłopaki, ej, gotowość. Głowa do góry. Walczymy. No właśnie Kuba, w meczu jakim gracie prowadzicie, występowałeś na boisku, czy to w reprezentacji, czy to w klubie prowadzicie 3-4-0 i... Mediu, zawsze jest tak. Koncentracja. I w przerwie mówią, panowie, jest 0-0, dla nas jest 0-0. Okej. Okay. Ja wiem, że Niemcy są do bólu bezwzględni w takich sytuacjach. U nas nieraz tak bywało, nie, że tam się często... To kiedyś prawda. Taka mentalność inna trochę. I uwaga, pytania z ostatniej kategorii Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Może tutaj zaszalejecie na pocieszenie. Uwaga, tak to wygląda. Fan Adama Kotleszki przygotował to pytanie. Marco Gaccio? Właśnie.
I tak, Michał Janota jest liderem australijskiej ekstraklasy. Jak nazywa się klub, w którym... Ja wiem. Central Coast Mariners. Albo West. Tam gdzieś Adama po drodze w korytarzu. Ty, West czy Central? Nie, nie żartuję. Poważę? Albo Coast Mariners. Nie. Dobra, Central Coast Mariners, niech będzie. Central Coast Mariners. No, a nie pamiętam, czy jest Central czy West. No Central, no taki... Komputer może w tym... Dobra, momencie, Central. Central? Central, tak mi się wydaje. Co wy robicie? No tak, no bo to pewnie... Aby na pewno. Dobra, Central. Tak? Czy West? No dobra, no to dawaj. Dobra, Central. Proszę bardzo, czy to jest Central? Uwaga, czy w ogóle ta nazwa się zgadza? Proszę, komputer, weryfikacja. Brawo! Wspaniała zieleń zaświeciła się. A oni są liderem chyba tak, że rzeczywiście. I to sporo punktów, nawet przewagi chyba mają, jak ostatnio patrzyłem. No mają, tak, rzeczywiście tak to wygląda. Oni tak jak my, też mamy trochę przewagi. Nie dali się przewagi. Się właśnie dokładnie. No jeszcze Filip Kurto gdzieś tam gra, ale nie wiem, gdzie on teraz, bo nie. Coś zmienił, ale my się nie załamujemy, nie walczymy, zdobywamy tak doświadczenia, bo to tak właśnie, to jest tak, jak wybiegasz na jakiś mecz pucharowy przeciw takiej bardzo mocnej drużynie, na początku sprężasz się, wydaje, że już jesteście blisko remisu, a potem przyjeżdżacie do drugiej drużyny i się okazuje, że oni też na rutynie... Frycowe trzeba zapłacić. Odkrywacie się, tak, frycowe trochę tak. I uwaga, Łukasz z Krakowa przygotował pytanie następującej treści Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Z obecnie grających zawodników najwięcej goli strzelonych na Mistrzostwach Świata ma Thomas Müller. Pytanie, ile? Można się pomylić o jedną bramkę. Ile bramek strzelił na Mistrzostwach Świata Thomas Müller? Ale zaliczył? No, w każdym strzelał. W każdym strzelał. Dużo. Powiedział. Możemy się pomylić. No nie, no gdzie, jak ma dobra, najwięcej, ma 16 Kloze, a 15 Ronaldo, to nie ma 15. 3-5, mi się wydaje. 8. 14 Hames był krzyż strzelców. Dużo mniej, mówię. Myślisz? No. 4. Ja mówię, że 12. No bo 15 na bankiem. 10, ale jak już jeszcze jest ten jeden mundial, to bym powiedział 11, bo wtedy załapiemy się na 12, 10, 11. To powiemy 11. 11, tak? Proszę bardzo, wy mielibyście inną odpowiedź za na 12. 8 mówiłem, Kuba 12. Że więcej, 12 może być. No. 12 może być, dlatego właśnie powiedzieliśmy... Padła odpowiedź 11. Brawo. Jest piękna zieleń, a okazało się, że chodzi o 10 bramek. Nie miałem w głowie 10 od razu, czyli wy też 11 przestraszyłem się tego trzeciego mundialu. Ja wiedziałem, że wcale paradoksalnie to nie jest jakaś duża liczba. Znaczy, no, ale myślałem, ale że mniej. To jest tak bardzo dużo, nie? W sensie, no, 10 goli na mundialach z tak 15 wygląda. Osób. Pytanie następne, trzecie z kategorii Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Pytanie od kogoś, kto nazywa się Azjata z Chińczyka. Pozdrawiamy Azjatę z Chińczyka. Dziwiliśmy się, gdyby było inaczej, gdyby był murzynem z Chińczyka albo coś takiego. I tak dalej. Szkoleniowcem w jakiej lidze jest obecnie ktoś, kto nazywa się Fabio Cannavaro? To proste. Jakiej lidze pracuje obecnie? No, w chińskiej też tak myślę. Tak, to jest odpowiedź już jednoznaczna, konkretna, Kuba. China. Tak, bo on kiedyś w Indiach jeszcze pracował, ale teraz to... Ale południe Chin... Azjata chiński nam podpowiedział, skąd jest... A jednak. Tym kluczem poszło. No, tak, a ja nie pomyślałem o tym. A ja też, nie, dlatego teraz, no, dopiero teraz. A to dobra. A nad czym myśleliście? Chiny też. Nie, no też, jakiś azjatycki. No i proszę bardzo, komputer, weryfikacja. Gorzej jak nie to. Tak, Chiny. Bo on w Indiach jeszcze był kiedyś. Tak, właśnie też kojarzy gdzieś Indie. Tak, India, Chiny najpierw. Ale to na początku Guangzhou, kariery. Evergrande, tak, trenerski. Ten, no tak, tak. Którym pracuje obecnie Fabio. Ciekawe, czy Fabio się kieruje ambicjami, czy portfelem? Nie wiem. I ty, no, a słuchaj, pracował w Indiach i w Chinach. Ty się kierujesz ambicjami, czy tak dalej. O każdym może być, tam jest granica. Słuchajcie, pytanie, chiński mur jest gdzie niegdzie. Uwaga, pytanie jest takie. Od Adriana z cyklu Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Jaka drużyna jest obecnym mistrzem, wszyscy w blokach startowych, Izraela? Patrzyłeś dzisiaj? O kurde. Patrzyłeś dzisiaj na listę. Pociągu. Poczekaj. Znaczy, że pamiętam. A co wy przygotowywaliście się do programu? Pociągu, czy akurat to sprawdzaliśmy. Jesteśmy mistrzów różnych krajów. Dokładnie, mistrzów różnych krajów. Nie tam Słowenii na przykład. Ale dobra, ale poczekaj. Zwrócimy. No właśnie. Czy teraz się nie wyrwamy? My nawet to nie wpadliśmy na to, żeby się przygotować. Nie może być.
Ani jeden też bym powiedział, jakiś Maccabi albo HPOE. Ciekawe, czy są już wszyscy piłkarze w ruchu zaszczepieni. W błyskawiczym tempie. Haifa? Nie wiem. 25 sekund, panowie. Któryś z tych trzech, no. Ale co tam macie? Maccabi Haifa, może być HPOE Tel Aviv. Albo Maccabi Tel Aviv, albo Maccabi. Albo Bejtar. Maccabi? Nie, Bejtar jakoś nie leży. Nie, Bejtar jakoś tak kurczę, nie. Bejtar nic nie dorzuci. No i Maccabi Tel Aviv. Odpowiadać. Jesteście blisko, na razie Maccabi Tel Aviv. Proszę bardzo, komputer, weryfikujemy, czy to chodziło rzeczywiście o klub Maccabi Tel Aviv. Brawo! Chociaż tyle. Zdobyty, jednak, wątpiłem. Tak, wyszło, Jezu, ale to... Z przyjemnością wam pogratulujemy. Na wiemy, że z przyjemnością, no. I uwaga, pytanie ostatnie, 20. Małe pytanie brzmi, ważne. Od Pawła z Tarnowa zostało to pytanie przesłane i brzmi ono tak. W meczu Polski z Japonią na mundialu w 2018 roku sędziował arbiter z Afryki. O yes. Z jakiego kraju? Wystarczy powiedzieć gorącego. Ja słyszałem mecz, znaczy, siadam do pytania. Dobra, co, nie? No dobra, to my sobie weźmiemy. 55 krajów w Afryce. Nie wiem, Kamerun moim zdaniem, ale... Kuba, masz... Nie wiesz, no dużo krajów się odpada. Senegal. No dużo odpada, no. Nigeria. Nie, Senegal nie, bo by do tej samej grupy nie dali. To nie, Senegal na pewno nie. Albo Nigeria, albo Kamerun. Mi się wydaje, że Kamerun. Nie, nie. A nie wiem czemu. Ale wiesz, to jest... Nie, no i tak będziemy strzelać, no to... Nie masz pojęcia. Nie, nie mam. Ty mówisz... No, Kamerun. Kamerun. Kamień, papier? Ja mówię Nigeria. No to dawaj. No to twoje. Nigeria, tak? No. Nigeria. Proszę bardzo, komputer, weryfikujemy, czy chodziło o właśnie Kamerun. Nigerię. Chyba dobrze. Wiesz, się do nas. Dobra. Na koniec uszczypliwie się komputer odniósł do was. Chodziło o Zambię w ogóle. Słynny sędzia Gianni Sicarpe. Tyle tych meczów. Wyobraźcie sobie kluczowe pytanie teraz, nie? Macie tego no, pytanie i w tej chwili nie do zrobienia. Tak, że przegraliście 7 do 13. Wypowetowaliście sobie właśnie Ramat. W tych rozmiarach tę wcześniejszą inaugurację. Tak, bo ostatnio powiem, chyba też tyle przegraliśmy. Tak? I pytanie do państwa jeszcze na zakończenie. Kto wygrał mundial w 1994 roku? Myślę, że tu szybkość... Ty, znowu sytuuje. Dostałem. Co jest? Klucz dla tego. Awansem. Awansem na kolejny. Na następny. Brazylia. Proszę bardzo. Tak jest oczywiście. Niech to będzie taki zaczyn na następny mecz, że tutaj zakończyło się to twoje odpowiadanie właśnie taką niekonwencjonalną historią, że już pytanie dla widzów. Głowa do góry, chłopaki. No jasne, jeszcze jest 6 spotkań. Są rywale. Kuba też raz się potknął na narodowym, a później z Niemcami. Na narodowym się nie potknąłem już. A nie, sorry, brawa była, brawa była. Tak się zestresowałeś. Kuba jest potrafił ścisnąć. Natomiast Adam, tak po tym pierwszym meczu byłeś taki mocno przejęty faktem, że przegraliście tam, pamiętam, długo jeszcze nie opuszczałeś tu studia nagrań i zastanawiałeś się w tym momencie. Zobacz, jedno zwycięstwo jak kozaczy. Tak, i słuchaj, i przechodziłem parę razy w tym tygodniu koło twojego okna i wiem, że do czwartej rano siedziałeś, wkuwałeś tam wiedzę i rzeczywiście dzisiaj jakiś efekt dodał. No, ale warto było. O tym, w weekend siedziałem tak do czwartej rano. Z ręką na sercu się przyznać, że troszeczkę zabrakło treningów przed przyjazdem. Naprawdę. No. Zawsze można więcej. Można. Nie, no, ale jedno mieliście dzięki temu, że się przygotowaliście. No w sumie tak, no. A, no znaczy, no tak. Ja kojarzenie mieliśmy, no. Ale pewności też nie siadacie było. Do pociągu, wyrzucacie z głowy wynik i po prostu cieszycie nie się. Będzie proste, okazję, nie będzie to proste, nie będzie z fajnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za udział Damian Kust i Dawid Szymański, oczywiście Adam Sławiński i Kuba Wawrzyniak. Z drugiej dziękujemy strony. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Przypominam, toczyła się tu walka nieprawdopodobnie ciekawa o punkty w grupie B. Cały czas ta tabela pulsuje. Zobaczymy za chwilę, jak to wygląda po rozegraniu tego spotkania, ale oczywiście każdy mecz powoduje przetasowania i ci, którzy zaczęli słabiej, niekoniecznie muszą zakończyć rywalizację gdzieś tam w dole, a ci, którzy zaczęli świetnie, też jeszcze mogą się po drodze gdzieś tam naciąć na trudne mecze, z których wyjdą na przykład bez punktów. I to, proszę państwa, tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, rywalizacja Pucharu Quizu pod napięciem. Dziękujemy gremialnie państwu za uwagę, dziękuję zawodnikom za ich wiedzę i zaangażowanie. Do zobaczenia w kolejnym meczu.
Sponsorem piłkarskiego quizu pod napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.